spotkałem kiedyś pana Wielickiego, właśnie czekam na lustrze, paczkę jeszcze mamy chwilę. No dosłownie Agnieszka na ostatnią chwilę złożyłaś. Siedniutkie, czyli jest. Jeszcze jedną piosenkę zacznie od Bacha. Witam serdecznie, bardzo serdecznie. Witam, kłaniamy się. Agnieszka Stawowy. Adam Urbaniak, akordeon, pianino, gitara, śpiew. Proszę Państwa, biorę sobie swoją muzykę, bo i cieplej, i lepiej mi się gra, zawsze szczęśliwie, żeby się nie stracić, jak to mówią tu na Śląsku. Wybraliśmy muzykę świata. Proszę Państwa, trudno naprawdę ograniczyć się do wszystkich
krajów i rytmów, ale wybraliśmy te, które być może nam są bliskie, niektóre z wyboru, niektóre z przekonania, niektóre z przekory też. Grywaliśmy muzykę rosyjską, ale teraz jakby nie wypada do końca, chociaż nie sądzę, żeby ona zaginęła, bo to jest tradycja, to jest kultura ogólnoświatowa i ta muzyka tych wielkich i ludowa nawet muzyka rosyjska, ona będzie gdzieś w nas trwać, bo my ją znaliśmy i są to przeboje, które po prostu gdzieś wrócą. Myślę, że ta władza się zmieni, może to się zagoi. W to miejsce zaproponowaliśmy ukraińskie melodie. Są rytmy i polskie, i cygańskie, i rytmy country, i rytmy francuskie tutaj dołożyliśmy jeszcze, żeby było. Gdyby było za długo, to proszę gwizdać lub pomidorami rzucać. Albo za nudno. Staramy się, żeby to było raczej radośnie, mimo wszystko, że te czasy są takie, a może właśnie dlatego. Najdłuższy ten blok będzie dotyczył muzyki polskiej, bo chcieliśmy zawrzeć tutaj i elementy, tak jak tam napisaliśmy, tanga, foxtroty, trochę folkloru i trochę tego naszego popu, tej muzyki popularnej, lata właśnie 20. powojenne. I nawet będzie jedna z pastorałek, bo to jeszcze mamy świąteczny okres, tak? Dobrze. To zaczynamy od tanga. Sí.
Thank you.
cicho pozostają. Myślę, że takie jedno tango, które Państwo na pewno zaśpiewają. Thank you.
Thank you.
Gdańska, tabory, piękne to były widoki. No i przychodzili do domów i zagadywali babcie, a najpierw mnie zapytali, czy babcia ma pieniądze i gdzie. A ja miałem taki moim bajtem byłem i oczywiście powiedziałem. No dwa razy szczęścili babcię, bo jedna jak ona gadała z nim, to z kurnika jakąś kurę zabrała, a potem jak zaczęła tamtą gonić, to ta wyciągnęła te pieniądze. Tak to było z tymi cyganami. Już się potem uszuliłem. Chociaż dałem się nabrać w Polanicy, bo cygan sprzedawał patelnię. I proszę Państwa, sprzedał mi tą patelnię i mówił, że to jest ich patent w tej kuźni cygańskiej. Takie tam bajer. Ja mówię, pan, no dobra, posłucham pana. No i tylko mówi, że jej nie wolno myć. Ja mówię, cóż to za patelnię. Tłuszczykiem, smalczykiem, mówią tak. Tak. No ja, jak nie umyć po jajecznicy tłuszczykiem, no to kilo tego tłuszczu by musiał być, czy co. No w każdym razie patelnia zardzewiała dla siebie obrazu. Także tu w Polanicy do dzisiaj go widzę, jak mnie widzi, to ucieka już po prostu. No i oni tam pod tym lasem dali blisko, a my teraz...
Proszę Państwa, a teraz ukraińskie melodie. Pieśń o bandurze. Bardzo znamienna, bo kiedyś nie było internetu, Stalin wymordował bandurzystów, wszystkich zgonił w jedno miejsce i ponieważ oni przekazywali z wioski do wioski, miasta do miasta informacje, więc wolał się pozbyć niewygodnych świadków różnych zdarzeń i nie miał skrupułów. Ponoć ich było 3000. Yeah.
Sławka nie tylko polskie dziewczyny zwodzą, jego też, kazała mu przychodzić i otumaniła jego, otumaniła i on tak przychodził cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli i już dłużej nie wiem. No ale posłuchajcie, tym malowa. Thank you.
braci. Thank you.
ucieka się poprzez łzy pod mostem wersji. O szczęściu to śni, a parze para, ktoś znów siedzi sam. Miłość do smacie splata się przed bardzo nieźle rozumieć, lecz mimo to tak chce się tu żyć. Thank you.
zwykle ten repertuar śpiewam z moją żoną i ona to robi też wspaniale, ale zaśpiewam też na zakończenie tej sekcji francuskiej żenę repertuarną.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble. Przyjemniej, na przykład przecież ten dziki zachód, to tam wszyscy strzelali, właśnie cały czas była wojna. Wcale nie było tak wesoło, ale ta muzyka jest wesoła. Myślę, że w każdym świecie są trudne rzeczy i dobre rzeczy, a dopóki się cieszymy, no to właśnie tworzymy ten świat jakiś taki, no po prostu dobry. Tak mi się to wydaje. No tak, no pomyślcie sobie na takim dzikim zachodzie. My się przyjrzymy, że prawdziwie wojny gdzieś daleko od nas, a oni nie wiem, kurczę strzelali w sumie. I żyli i potrafili się cieszyć. Macie Państwo taki film Bonanza, to jeden, no z, jeden z filmów, które, które właśnie leciały w telewizji polskiej. No, czekaliśmy na te filmy z utęsknieniem, podobnie jak na Kobrę. No właśnie. A jeszcze mogę powiedzieć, że właśnie w takim świecie, gdzie dużo zła jest, to też to dobrze się tak ujawnia. Te małe sterny są takie zgodne wajeczki. Myślę, że jak tam było tak dużo takich przestępców, to jednak ci dobrzy ludzie też byli. Właśnie, dobrze. No czekamy, aż się grać. Thank you.
skapie, dzień literatury. Thank you.
prawda? Jeszcze raz ja, a Państwo mówią. Dzisiaj tu. Dzisiaj tu. Jutro tam. Jutro tam. Każda radość krótko trwa. Dobrze radzę, jest tu tam. Jak śpiewajmy dzisiaj tu. Jutro tam. Teraz Państwo zaczynają. Dzisiaj tu. Dzisiaj tu. Jutro tam. A jutro tam. Każda radość krótko trwa. Pytałem raz Jezusa, czy nie radzisz w sercu mam do ludzkości, co skazała go na krzyż. O miłości lepiej mów, nie mam czasu, bywaj zdrów. Zastał, więc sam zostałem, muszę iść. Dzisiaj tu, dzisiaj tu, jutro. She was fighting for the rebel that he pragmatized.
Pan stary się mądrów, pan do młodych momentach mógł do drodze prawo. Thank you.
Za głośno, a śpiewanie za cicho.